Dziś historia Rudolfa Wrba, czyli osoby, która dokonała jednej z największych ucieczek z Auschwitz. Wrba urodził się jako Walter Rosenberg w Czechosłowacji. Był jednym z czterech synów Heleny Rosenberg i jej męża Eliasa. Jego dziadek od strony matki, Bernat. Rodokcyjny Żyd został zamordowany w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Wrba przyjął imię Rudolf. Wrba po ucieczce z Auschwitz. Rosenbergowie byli właścicielami Tartaku i mieszkali w Trnawie. We wrześniu 1941 roku Republika Słowacka państwo Należące do nazistowskich Niemiec uchwaliła kodeks żydowski, podobny do ustaw norymberskich, które wprowadzały ograniczenia w edukacji, mieszkalnictwie i podróżowaniu dla Żydów. Rząd utworzył obozy przejściowe. Żydzi musieli nosić żółto odznaki i mieszkać w określonych rejonach, a dostępne miejsca pracy trafiały w pierwszej kolejności do nieŻydów. Kiedy Wrba został wykluczony ze społeczeństwa w wieku 15 lat, nie mógł się uczyć, ale znalazł pracę jako robotnik i kontynuował naukę w domu, w szczególności. Naukę chemii angielskiego i rosyjskiego. Mniej więcej w tym czasie poznał swoją przyszłą żonę, Gertę. Ta została również wyrzucona ze szkoły. Wrba napisał, że nauczył się żyć z ograniczeniami, ale zbuntował się, gdy rząd słowacki ogłosił w 1942 roku, że te tysiące Żydów mają zostać deportowani do rezerwatów w okupowanej przez Niemców w Polsce. Deportacje nastąpiły na prośbę Niemiec, które potrzebowały siły roboczej. Rząd słowacki zapłacił Niemcom. 500 reśmarek za każdego Żyda przy założeniu, że własność żydowska trafi w ręce rządu słowackiego. Około 800 deportowanych Żydów z 58 tysięcy w okresie od marca do października 1942 roku przeżyło. Ryba oskarżył Słowacką Radę Żydowską o współpracę przy deportacjach. Opierając się, że nie zostanie deportowany jak ciele w wozie, postanowił wstąpić do armii czechosłowackiej na uchodźstwie w Anglii i wyruszył taksówką na granicę wieku 17 lat z mapą, pudełkiem zapałek i 10 funtami od matki. Niestety został aresztowany na granicy węgierskiej i władze słowackie wysłały go do obozu przejściowego, z którego na krótko uciekł, został złapany. Po tym funkcjonariusze SS polecili wywieźć go najbliższym transportem. Rba został deportowany z Czechosłowacji 15 czerwca 1942 roku do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie na krótko zetknął się ze swoim starszym bratem samym. Widzieli się prawie jednocześnie i podnieśli ręce w krótkim pozdrowieniu. To był ostatni raz, kiedy się spotkali. 29 czerwca 1942 roku główny urząd bezpieczeństwa Rzeszy przeniósł Wrbeł i innych do Auschwitz, głównego obozu w Oświęcimiu. Podróż trwała ponad dwa dni. Wrba rozważał próbę ucieczki z pociągu, ale sesmani zapowiedzieli, że za każdego zaginionego zostanie rozstrzelanych 10 mężczyzn. Drugiego dnia pobytu w Auschwitz patrzył, jak więźniowie rzucają ciała na wóz. Ułożone w stosy po 10 osób. Głowa jednego między nogami drugiego, aby zaoszczędzić miejsce. Tak to opisał. Następnego dnia on i cztery słynnych mężczyzn zostali pobici pod zimnymi prysznicami. A następnie wygonieni nago na zewnątrz, aby się zarejestrować. Otrzymał numer 44070. Otrzymał też pasiastą tunikę, spodnie, czapkę i drewniane buty. Po rejestracji, która trwała cały dzień do wieczora, zaprowadzono ich do koszar w starym budynku obok bramy głównej. I napisał Arpach My Fry. Młody silny wryba został kupiony przez Kapo Franka w zamian za cytrynę i przydzielony do pracy w sklepie spożywczym SS. Dało mu to dostęp do mydła i wody, co pomogło uratować mu życie. Dowiedział się, że Frank był życzliwym człowiekiem, który udawał, że bije swoich więźniów, gdy strażnicy na to patrzą, chociaż ciosy zawsze chybiały albo nie były zbyt mocne. W sierpniu 1942 roku Wrba został przeniesiony do komanda w obozie zagłady Auschwitz II, czyli w tym większym obozie, w którym odbywała się masowa eksterminacja Żydów. Pracował przy Judenrampe, dokąd przyjeżdżały pociągi towarowe wiozące Żydów, a on przyjmował nowych więźniów, wywoził zmarłych i sortował mienie nowo przybyłych. Ze swojego baraku Wrba widział... Ciężarówki jadące w kierunku komór gazowych, według jego szacunków 10% każdego transportu było wybierane do pracy, a reszta mordowana. Podczas swojego pobytu na Judenrampe od 18 sierpnia 42 do 7 czerwca 43 roku widział przyjeżdżających co najmniej 200 pociągów, z których każdy Zawierał nawet 5000 osób. W pracy z 1998 roku napisał, że był świadkiem przebycia 300 pociągów. Każda lokomotywa ciągnęła 40 wagonów towarowych, a czasem nawet 60. Obliczył, że między wiosną 42. a styczniem 1944 roku zamordowano 1,5 miliona osób. Szacunki Wryby są wyższe niż szacunki historyków, ale zgodne ze szacunkami oficerów SS i ocalałych z Auschwitz, w tym członków Sonderkommando. Wczesne szacunki wahały się od 1 do 6,5 miliona. Rudolf Haas, pierwszy komendant Auschwitz, powiedział w 1946 roku, że w obozie zamordowano 3 miliony ludzi, chociaż zrewidował swój pogląd. W tym czasie Ryba zastanawiał się nad ucieczką, planował, pisał, rozmyślał, aż w końcu spotkał rosyjskiego kapitana. Dimitra Wolkowa. Ten powiedział mu, że będzie potrzebował rosyjskiego tytoniu nasączonego benzyną, a następnie wysuszonego, żeby oszukać psy, zegarek do wykorzystania jako kompas, zapałki do robienia jedzenia i sól do odżywiania. Ryba zaczął studiować układ obozów, zarówno Auschwitz I, jak i Auschwitz II. Te składały się z obozów wewnętrznych, w których spali więźniowie. One były otoczone szerokim na 6 metrów rowem z wodą, a następnie ogrodzeniem zrzutu kolczastego pod wysokim napięciem. Teren był nocowo oświetlony i strzeżony przez SS w wieżach strażniczych. Kiedy zgłoszono zaginięcie więźnia, strażnicy przeszukiwali cały teren przez trzy dni i noce. Wryba stwierdził, że kluczem do ucieczki będzie przedostanie się przez pierwszą linię zasieków i tam pozostanie do czasu, aż obława zostanie zakończona. Dopiero wtedy faktyczne wyjście z obozu. Pierwotnie ucieczkę zaplanowano na 26 stycznia 1944 roku. Miał mu towarzyszyć kapitan armii francuskiej. Ale do tego niestety nie doszło. Francuz próbował uciec sam i został zabity. SS-man pozostawił jego ciało na pokaz na dwa dni na drutach kolczastych. W RBA spotkał starego znajomego Alfreda Wetzlera, który to trafił do obozu 13 kwietnia 1942 roku. Czesław Mordowicz, który uciekł z Auschwitz kilka tygodni później, powiedział po wojnie, że Wetzler zainicjował i zaplanował całą ucieczkę. W jaki sposób Wrba i Wetzler uciekli? Ucieczka była naprawdę brawurowa. Mianowicie, niektórych więźniów wyprowadzano poza obwód obozu koncentracyjnego, aby ci układali stosy drewna. Jeden ze stosów ułożono tak, aby w środku była dziura, do której można się schować. W trakcie prac panowie schowali się wewnątrz i obłożyli, ten drewniany stos, właśnie tytoniem nasączonym benzyną, dzięki temu psy nie mogły ich wyczuć. Siedzieli w środku przez trzy dni i noce i czekali, aż obława się zakończy. Gdy obława się zakończyła i Niemcy się rozeszli, ci wydostali się i dwa tygodnie później znaleźli się na Słowacji, gdzie przygotowali raport dotyczący Holokaustu. Informacje zawarte w raporcie zostały rozpowszechnione przez międzynarodowe media, w tym New York Times i BBC. Zeznania w RBM były bardzo istotne podczas wielu procesów, m.in. Adolfa Eichmana. Jego zeznania zostały opublikowane pod tytułem Ostrzegałem świat przed morderstwami Eichmana. Mężczyzna zmarł w Kanadzie w 2006 roku w wieku 81 lat. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć.